No cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy filmik, w którym główną rolę zagra paleta, o którą prosiliście, czyli ta nowość w sumie, nowość od Kobo, Admire Me. Paleta bardzo praktyczna, bo mamy tutaj cienie, coś do brwi i trzy rzeczy do makijażu twarzy. Bronzer, róż, rozświetlacz, już Wam pokazuję. O, na wieczku jest lusterko. Mamy cienie. Bardzo praktyczne, bardzo uniwersalne, bo jest coś jasnego, cielistego, mamy ładną czerń, tak mi się wydaje. Swatch oczywiście zrobię, czyli coś do oczu. Tutaj mamy rzeczy do makijażu brwi, od najjaśniejszego takiego jasnokawowego. Tu mamy taki brudno-szaro-brązowy kolor, taki popielaty. Wydaje mi się, że dla mnie ten będzie dobry, ewentualnie mieszanka tych dwóch. No i coś ciemniejszego, ciemny brąz, taki dla brunetek, ale oczywiście słuchajcie, jak któryś z tych kolorów Wam nie podejdzie do brwi, no to równie dobrze można go użyć do makijażu oczu. No i wreszcie te trzy rzeczy do twarzy, czyli róż, rozświetlacz i bronzer. Wydaje mi się, że bronzer jest taki drobinkowy, ale nie wiem, to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to jeśli chodzi o paletę Admire Me, bardzo mi się ta paletka podoba. W zeszłym roku, pamiętam, na święta Kobo wypuściło dwie. Jedna była taka złota, która mi raczej nie podeszła i druga właśnie w ciemnobrązowej oprawce, która okazała się świetna. Zobaczymy, jak sprawdzi się ta, ale zaczynam oczywiście od bazy. Mam Was bliżej i teraz tak, w roli bazy mamy dzisiaj olejek z Essence Bloom Baby Bloom. To jest taka wiosenna seria, śliczna ta seria była. A tak na marginesie, czy zwróciłyście uwagę może na to, że od dawna nic się nie pojawia z Essence ani z Catrice, w sensie nie ma takiej nowej kolekcji jakiejś całej, bo tam poszczególne rzeczy typu właśnie no podkłady się pojawiły, korektory, jakieś pudry, no to tak, ale chodzi mi o to, że nie ma takiej spójnej kolekcji jak właśnie ta kwiatkowa wiosenna, ona była taka śliczna, szkoda. Nie wiem dlaczego u nas tak jest, bo z tego co widziałam to na przykład w Niemczech są już nowe, już właściwie kilka chyba tych nowych serii było, a u nas nic. Ostatnia taka najnowsza seria z Essence, jaką widziałam, to są cztery paletki takie dedykowane poszczególnym żywiołom. Mamy wodę, ogień, powietrze, ziemię, także no bardzo fajna kolekcja. Szkoda, że u nas się to nie pojawia. Dobrze było, jakby się coś nowego pojawiło. Ja bardzo lubię te limitowanki i od Catrice, i od Essence. No w każdym razie ta wiosenna, kwiatkowa była bardzo fajna, w sumie jest dalej bardzo fajna. I jak gdzieś tam na jakichś wyprzedażowych koszyczkach zobaczycie, czy rozświetlacze, czy na przykład paletka cieni była śliczna. Ten olejek też jest super. To można sobie wziąć, bo generalnie taniutkie są te rzeczy, a bardzo, bardzo fajne. A teraz podkład. Max Factor. A słuchajcie, bardzo dziękuję za info. Która z Was mi napisała, że właśnie na kosmetykach z Ameryki jest ten podkład za tam 11 chyba 9, za 12 zł. Także ła! Oczywiście, że sobie zamówiłam. Był też dokładnie mój odcień, więc bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, bo stacjonarnie w sklepach nie ma nigdzie. Aha, no właśnie, bo nie powiedziałam Wam, mój odcień to jest 40 Light, tak, Light Ivory 40. Pamiętam zawsze, że 40 i że Light coś tam. Tak teraz zerknęłam na swoją buzię, moja opryszczka już się zagoiła niemalże. Bardzo dziękuję również tym dziewczynom, które dały mi różne informacje i wiecie, jakieś tam podpowiedzi, czym to można szybko zaleczyć. W roli korektora dzisiaj Rimmel Wake Me Up. Korektor taki gęściutki, bardzo treściwy i fajnie zakrywający różne zasinienia pod okiem. Nie używam go na twarz, bo ja na twarz nie nakładam sobie korektorów, tylko właśnie tutaj w kąciki oczu, no i generalnie pod oko, bo tutaj mam jakieś śniaki, natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby nakładać korektor na buzię, więc jak on się tam sprawdza na twarzy, to nie umiem powiedzieć, ale pod okiem jest bardzo, bardzo fajny. Tylko trzeba pamiętać, żeby go utrwalić, no bo właśnie jest gęsty, wiecie, chociażby po to, żeby Wam się tam nigdzie nie pozbierał. Ale krycie ma fantastyczne, zobaczcie. Korektor utrwalę sobie pudrem z Hean, też już chyba bardzo znanym i lubianym. A całą buzię przypudruję pudrem z Givenchy, to jest pudr Premier, nazywa się to dokładnie Matte and Translucent Finish Loose Powder. I jest to puder biały, ale tak jak, o, tutaj ma taką bardzo charakterystyczną dla Givenchy, wiecie, solniczkę. Puder jest biały, ale po nałożeniu jest właśnie transparentny, bardzo ładnie buzię utrwala, taki woal na niej robi, także jest po prostu niewidoczny, jest cudowny, daje cudowny efekt. I bardzo ładnie pachnie,
ale nie w taki słodki sposób, jak to ostatnio się, wiecie, w kosmetykach spotyka, tylko raczej pachnie tak, powiedziałabym, perfumeryjnie, ale delikatnie i elegancko, bardzo ładnie. No i teraz już możemy się zabrać za paletkę, bo jak już wiecie, mamy tu rzeczy do makijażu twarzy. Jeszcze raz Wam pokażę. Paleta w ogóle tak estetycznie jest ładnie wykonana. Ma taki świąteczny charakter. Może też teraz można by powiedzieć, że sylwestrowy, prawda? No bo jest taka błyszcząca i w ogóle. No i bronzer. Taram. To może najpierw zrobimy swatche rzeczy do twarzy. Zorientujemy się, jak to będzie wyglądało. Mamy takie kolory. O, rozświetlacz, widzicie to? I bronzer. Kolorki bardzo przyjemne, takie właśnie dla bladzioszków. Róż jest morelowo-brzoskwiniowy i wydaje mi się, że to jest mat, ale dajcie mi jeszcze zerknąć. Tak, to jest taki satynowy mat. O! No i popatrzmy, jak to tu będzie wyglądało. Na razie tak lekko, wiecie, umoczyłam pędzel. Bardzo ładny kolor. Ten bronzer daje taki naturalny efekt. To jest dla tych osób, które lubią tak, wiecie, delikatnie sobie nałożyć, potem ewentualnie coś tam jeszcze dopracować, wiecie, dołożyć. Nie, raczej sobie krzywdy tym kolorem nie zrobicie. To wydaje mi się, że bardzo dobrze. Dla bladziochów jak znalazł. Chyba trochę za duży pędzel wzięłam. Pędzel jest świetny. To jest pędzel marki Beauty Look. Bardzo wygodny, bardzo mięciutki. Do bronzera, czy też w ogóle do konturowania jak znalazł, bo widzicie, on tak fajnie tutaj, o, przylega do kości policzkowej. Natomiast w tej chwili jest niewygodny, bo, no bo tutaj widzicie, same te kosmetyki do makijażu twarzy są takie, no nie dłużej po prostu. Ten pędzel mi trochę wchodzi na rozświetlacz. Muszę się pilnować, żeby nie włożyć pędzla do rozświetlacza, bo byłabym cała bardzo błyszcząca. Bronzer jest śliczny. Bronzer jest po prostu, słuchajcie, uniwersalny chyba do każdego typu urody. Jeśli miałabym powiedzieć ciepły czy zimny, to raczej tak delikatnie idzie w stronę ciepłą, ale to jest, no tak jak widzicie, taki ładny kolor, taki ciepły, bezpieczny, o, tak powiem. Dobra, róż. Jeśli chodzi o róż, to róż wydawał mi się matowy i chyba taki jest. Zobaczmy. Róż też jest śliczny. Bardzo ładne kolory tych rzeczy do makijażu twarzy są. A w sumie cienie, no też trudno powiedzieć, że są brzydkie. Są ładne, tylko no po prostu takie brajaki, no oczywiste są. O, może tak. Ale moim zdaniem paleta jest po prostu bardzo praktyczna. Jest ładnie wykonana, uniwersalna, no bo no nie ma chyba kogoś, komu by się, wiecie, brąziaki na co dzień na przykład nie sprawdziły. Ewentualnie tu są jeszcze dwie błyskotki. Coś do makijażu twarzy, coś do makijażu brwi. Także bardzo fajna, taka przemyślana paleta. A róż wygląda tak, może lepiej Wam w palecie pokażę. Bardzo ładny. Mamy bronzer, róż i rozświetlacz. Rozświetlacz, tak jak widzieliście, taki dosyć mocarny. Ma złotawe, takie ciepłe zabarwienie. Myślę, że trzeba go bardzo delikatnie nakładać, bo taki jest. Bardzo, naprawdę bardzo delikatnie umoczyłam pędzelek. I teraz sobie rozcieram to, co miałam na pędzlu. Oczywiście można dołożyć, a jakże? Rozświetlacz też jest śliczny. No jeśli chodzi o makijaż twarzy, no to chyba paleta warta uwagi. No ale, okej, makijaż twarzy mamy ogarnięty. Wygląda to bardzo ładnie. Tak mi teraz do głowy przyszło, że jeszcze tak sobie ogólnie rozświetlę buzię, nałożę sobie meteoryty. Tu mam taką
Ups. Tu mam taką wersję letnią, albo też wiosenną. Nie, chyba też wiosenną. Omiotę sobie tak buzię. One dają takie ładne, satynowo, lśniąco, zdrowe wykończenie. O. I dają taki, wiecie, lśniący woal na buzi, ale nie w takim sensie, że macie jakiś dodatkowy błysk taki nieestetyczny. Tylko chodzi mi o to, że dają efekt zdrowej skóry, takiej delikatnie lśniącej. O, to jest efekt subtelny, więc wiecie, nikomu tam po oczach nie dajemy, a jednak skóra wydaje się taka, wiecie, taka gładziutka, taka po prostu perfekcyjna. Ok, bierzemy się za brwi, no i oczywiście za te pudry, które tu mamy w palecie, tylko najpierw sobie brwi wyczeszę. A właśnie, oczywiście swatche, jeszcze swatche Wam zrobię. Zrobię Wam swatche, czyli tak, od tego najjaśniejszego, ten popielaty i brąz. Tak wyglądają kolorki rzeczy do brwi. Też nie są jakieś groźne. Tego jasnego to może jeszcze dołożę, bo nie wiem, czy Wy go w ogóle widzicie. Ale dla jasnych blondynek, wiecie, o takiej jasnej oprawie oczu, jak znalazł. I ten w sumie też, no tylko tak umiejętnie nałożony. Jeszcze go tutaj dołożę. Jest taki popielaty, tak jak mówiłam. Ja sobie tak delikatnie właśnie zacznę od tego na wewnętrznej części, a potem będę stopniowo dokładać ten. Może na końcówkę brwi nałożę ten, tak wiecie, dla sprawdzenia, ale no nie wiem, bo wydaje się dosyć ciemny. Mam skośny pędzelek i startujemy od tego najjaśniejszego. Tak jak mówiłam, na wewnętrzną część brwi postaram się go tutaj nałożyć. No i u mnie tutaj on się sprawdzi, chociaż zaraz zobaczę, czy... Nie, kolorystycznie powinno być ok. Bardzo fajny kolorek. Ten jasny. No i dokładam teraz tego średniego. Czyli popielatego i tutaj na... Nie wiem, czy to zobaczyliście, tak delikatnie dołożyłam pędzelkiem, a tu wow. No tak. Ten kolor najciemniejszy, jak dla mnie, to będzie po prostu cień do powiek, bo w roli cienia do brwi chyba jednak byłby troszkę za ciemny, bo ten popielaty to już jest taki, wiecie, już wystarczający. O, jeszcze sobie troszkę przeczeszę. Ogólnie bardzo miękkie, bardzo przyjemne są te cienie. No w ogóle fajna paleta, muszę Wam powiedzieć. Tak się właśnie zastanawiałam, czy ona będzie bardziej jak ta złota z zeszłego roku, czy jak ta brązowa. Nie pamiętam, jak się te palety nazywały. Ale złota... W złotej były tylko same cienie. I chyba w większości albo tylko to były maty. W każdym razie ją wydałam, bo ona u mnie w ogóle się jakoś tak nie sprawdzała. Coś tam się nie mogłyśmy dogadać. Natomiast ta ciemna brązowa jest świetna i myślę, że to jest właśnie ten klimat. Bardzo fajne są rzeczy do brwi. Już mi się podobają. Takie mięciutkie. No, nie ma problemu z nałożeniem. Ja chociaż zazwyczaj używam kredki, to tutaj jakiegoś tam kłopotu nie było. Jest ok. Ja oczywiście sobie muszę utrwalić brwi. I tutaj mam żel, taką miniaturę z Anastazji. Już niedługo go dokończę i wtedy będę bardzo szczęśliwa, bo po prostu nie znoszę tego żelu, nie znoszę. Jak go otwieram, to ten zapach mnie po prostu przeraża. To, wiecie, jakieś takie chińskie kosmetyki, jakieś takie najgorsze, najtańsze, tak nie pachną jak to. No to jest coś potwornego. Ten żel bardzo dobrze sprawdza się, jeśli chodzi o takie, wiecie, utrzymywanie brwi w ryzach. Nie można tutaj mu nic zarzucić, bo to jest po prostu taki żel, że jak sobie nałożycie na brwi, to na pewno Wam się żaden włosek spod tego nie wysunie. To tutaj trzeba, wiecie, dać mu to na plus. Natomiast ogromnym minusem jest właśnie ten zapach. No przynajmniej ja go nie trawię. Ok, brwi utrwalone. Nałożę sobie szybciutko bazę. Baza z Ingrid. I ostatnio nakładam ją. Wykorzystuję jakieś tam, wiecie, takie pacynki stare. Z jakichś paletek czy... No takie, wiecie, rzeczy, których nie używam. Jakieś pacynki, małe pędzeleczki. Wykorzystuję do nakładania tej bazy. Nie muszę wtedy tym palcem dłubać w tym słoiku, więc praktycznie. No i co? Może tak nałożę, żeby mi się baza nie zebrała w zagłębienia, to nałożę najpierw ten jasnocielisty cień, ale on jest taki, no wiecie, oczywisty. Najpierw nałożę ten jasnocielisty cień, a potem już pójdziemy za ciosami, ponieważ dzisiaj najpierw robię swatche, a potem makijaż, to oczywiście zrobimy swatche cieni. No i potem się wezmę za malowanie. Jasnocielisty cień
Żadne tam, wiecie, żadnego zaskoczenia tutaj nie mamy. Jest jasnocielistym cieniem. No i lecimy ze słoczami. Ok. No to może właśnie od tego zaczniemy. Tutaj są dwie błyskotki, bo jak zapewne zauważyliście, pozostałe cienie w palecie to są cienie matowe. Pierwsza czwóreczka. Pierwsza błyskotka, druga błyskotka. I taki jasno-rudo-brązowy. No i te trzy, które są najciemniejsze w palecie. Tu mamy chyba takie ceglaste bordo, czekoladowy ciemny brąz, no i ta czerni. Czerni nawet ładnie wypada, zobaczcie. Oczywiście nakładam to bez bazy. Nałożone na rękę. Wydawało mi się, że to jest bordo, a tak jak widzicie, tu jest po prostu taki czekoladowy brąz po prostu, a ten ciemny, a ten z kolei jest brunatny, to jest zdecydowanie cieplejsze, to jest raczej chłodny brąz. No i ta czerń też ładnie wyszła, zobaczcie. Czyli mamy 7 słoczy, 7 cieni, 2 błyszczące i 5 matów. No i to są kolory idealnie uniwersalne. Oczywiście ja się tak tylko wygłupiam, bo nie może być coś idealnie uniwersalne albo bardziej uniwersalne lub mniej. Jeśli coś jest uniwersalne, to po prostu jest, ale wiecie, tak sobie gadam. No to cień bazowy już jest. Mam go na powiekach, to może teraz właśnie ten nałożę. Czyli ten taki rudawy, a zatem to. Nałożę go na załamanie. Bardzo miękkie są te cienie. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Delikatnie, zobaczcie, dotknęłam pędzelkiem i one się tak naprawdę trzeba, no, muskać, bo inaczej tak się troszeczkę rozkruszają. Może rozkruszają to złe słowo, bo wiecie, no nic Wam tu z palety nie wylatuje, ale chodzi mi o to, że są bardzo delikatne. O, i tak wiecie, pod wpływem dotknięcia aż się taki pyłek na wierzchu pojawia. Ale są bardzo mięciutkie, takie poddatne. No i pięknie się rozblendowują, zobaczcie. Cudownie się rozcierają. Paleta jest też fajnym ukłonem w stronę tych osób, które nie malują się może często, może też nie do końca umieją to robić, nie do końca lubią, więc to jest paleta ułatwienie. To chcę powiedzieć, że nie dość, że nie macie problemu tutaj z doborem kolorów, wiecie, z jakimiś takimi kolorami trudnymi w obsłudze, bo kolorystyka jest uniwersalna właśnie, to jeszcze te cienie, no i w ogóle to, co do makijażu twarzy i brwi również, są takie miękkie i właśnie łatwe, nie są problematyczne przy nakładaniu, więc jeśli zaczynacie na przykład się malować, albo na co dzień tego nie robicie i nie macie jakiejś dużej wprawy, to myślę, że ta paleta sprawi Wam radość i będzie dla Was ułatwieniem w makijażu, bo jest naprawdę bardzo taka, no taka chyba niezwykle użytkowa. Jedna z tych palet, że wiecie, sięgamy i nie mamy żadnego problemu. Czy nam się coś rozetrze, czy nam się kolory połączą, no bo nie ma siły, żeby nam się tutaj coś nie połączyło. Bo w zasadzie ta paleta jest taka oczywista też. No naprawdę, czysta przyjemność. Po prostu nabieram pyk pędzelkiem, dokładam do powieki i normalnie pędzelek sunie po prostu aż po tym. Bardzo praktyczna i jednocześnie bardzo elegancka paleta. Jak szukacie jeszcze może jakieś tam drobnostki, chcecie komuś podarować w prezencie. Nieraz dajemy przyjaciołom prezenty na Nowy Rok, prawda? To myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Ewentualnie, jeśli dla siebie szukacie czegoś takiego uniwersalnego, to myślę, że to jest ok. Tym bardziej, że teraz będą, wiecie, promocje, wyprzedaże, więc na pewno, być może nawet jak już kręcę ten film, jak Wy będziecie go oglądać, to gdzieś tam w naturze, czy w drogeriach, gdzie jest Kobo, ta paleta będzie już w jakichś tam poważniejszych promocjach bądź w wyprzedaży. Ok, dobra, na razie może z tym rudym troszkę się opanuję. A zajmiemy się kolorem, tym, który wydawał mi się kolorem bordowym, a tymczasem to jest taka ładna czekoladka. No i teraz się pobawimy tym czekoladowym. Tak, bardzo mięciutkie są te cienie. Naprawdę trzeba muskać pędzlem, bo inaczej sobie. I chyba jeszcze dzisiaj nie powiedziałam o pigmentacji. No ale to nie muszę nic mówić, widzicie to? Są pięknie napigmentowane i bardzo, bardzo mięciutkie.
Wyciągam sobie ten brąz tutaj też troszkę ponad załamanie. A teraz by się wypadało zająć którąś z błyskotek i na centralną część powieki nałożę tę złotą, czyli to jest ten ciemniejszy cień, o ten. O, a cienie błyszczą są takie mięciutkie, atłasowe i mięciutkie, super. I śliczne, zobaczcie. Na wewnętrzną część powieki nałożę drugą błyskotkę, tę jaśniejszą, czyli to. Tu już użyję pędzelka, tak mi będzie wygodniej. I ten sam cień błyszczący nałożę sobie delikatnie pod łuk brwiowy. Dołożę go też na wewnętrzny kącik. A na zewnętrzny kącik i na dolną powiekę dołożę tego ciemnego brązu. No, żeby sobie tutaj, wiecie, przyciemnić ten kącik. O. Wrócę do pędzla od rudego koloru i troszkę sobie to rozetrę. Na tę część powieki, która jest jeszcze nieumalowana, dokładam tego brązu. Nie wiem, czy nie będzie tu za ciemne, ale co tam, ryzykujemy. Sprawdzimy, jak to się tu... Nie, dołożone delikatnie jest w porządku. I wracam do pędzelka od jasnej błyskotki i troszeczkę sobie tu oczywiście rozcieram i łączę z tym czekoladowym brązem. No i słuchajcie, koniecznie, koniecznie trzeba użyć tej czerni. Ja jej użyję na zasadzie eyelinera. Skośny pędzelek, no i lecimy. Najpierw sobie przyciemnię tak delikatnie górną linię rzęs. Tak, czerń jest widoczna, też taka fajnie napigmentowana. No i wyciągnę taki, wiecie, ogonek. Zobaczcie. Naprawdę bardzo fajne cienie, mięciutkie i takie, no konkretne, wiecie, te kolory nie są takie bidulne, tylko jak macie brąz, to jest to brąz. Czerń też jest bardzo ładna, widoczna. No tak jak widzicie, z łatwością wyrysowałam sobie tutaj kreseczkę i wygląda to jak kreska zrobiona eyelinerem. Cienie z paletki Kobo Admire, tak? Admire czy Admire Me? Admire Me. Bardzo ładne. Naprawdę ładne. Wiecie, ja do palet brądziaków to tak podchodzę, no fajne, fajne, praktyczne i tak dalej, ale jakoś one mnie tak szczególnie za serce nie łapią, jakoś tak bardzo nie zachwycają, ale ta podoba mi się bardzo i to z kilku powodów. Teraz muszę mieć coś jasnego na linię wodną, cielista kredka. No i tusz, ale wiecie co, zanim nałożę tusz, mam tutaj przygotowany Pump Up z Lovely, to nałożę sobie taką bazę z Max Factor. To jest biała, dobrze mówię? Tak, z Max Factor. To jest po prostu biała baza, ma taką grubą szczotę i jak nakładamy ją sobie na rzęsy, to potem po nałożeniu jakiegokolwiek tuszu, te rzęsy są jeszcze dodatkowo, wiecie, troszeczkę takie gęstsze, więcej ich po prostu, wiecie, jest więcej rzęs w rzęsach. No i teraz tusz Pump Up, czyli tusz wszystkim znany i chyba przez większość lubiany. Ten z kolei ma taką małą szczoteczkę, raczej drobną. No i teraz popatrzcie, jaki efekt da tusz w połączeniu z tą bazą. Ja oczywiście tradycyjnie żadnych tam rzęsek, kępek i tak dalej nie doklejam. O! I takie combo, proszę bardzo. Efekt mamy na rzęsach taki. Bardzo fajna sprawa z tą bazą. No generalnie, wiecie, żadne wielkie odkrycie, ale jakoś tak, no na co dzień tego nie używamy, wiadomo. Jednakowoż bardzo fajna rzecz. Tu muszę jeszcze coś poprawić, bo się tak jakoś pozlepiało. I tak to wygląda. Został nam makijaż ust i tutaj mam nowości z Glam Shopu, bo mam te trzy pomadki. O, taram. Kyoto, Tokio i Osaka. Oraz konturówkę. No to słuchajcie, konturówka jest jedyna, więc po prostu ją nałożę. Kolor mamy taki. Taki blady, uniwersalny bardzo róż, taki przybrudzony. Bardzo ładny. W zasadzie
kolor tej konturówki to jest kolor moich ust, no mniej więcej. No i jakaś tam widoczna na nich nie jest, ale pomadki. Mamy trzy, one nie mają numerów, tylko mają właśnie nazwy i to jest kremowa szminka do ust. No i po prostu Osaka Tokyo Kyoto. No to sprawdźmy, jakie są poszczególne kolory. Szminki mają bardzo ładne opraweczki, takie właśnie w japońskim stylu, wiecie, kraj kwitnącej wiśni i tak dalej. I tutaj mam Kyoto. Kyoto wygląda tak. Ja nie wiem, którą dzisiaj nałożę, bo też nie bardzo pamiętam, jak te kolory wyglądają. Kolejna to będzie Tokio. Bardzo mi się podobają, tak wiecie, pod względem estetycznym te pomadki. Tokio wygląda tak. Chyba bardziej brązakowata jest, tak mi się wydaje, a może nie. No taki brudno-różobrąz to jest. Tamta jest bardziej różowa. I wydaje mi się, że ta ostatnia, czyli Osaka, jest taka dosyć ciemna, ale już patrzymy. I Osaka tak. Osaka wygląda tak. Jest najbardziej brązowa z tych trzech. Mnie chyba najbardziej ta woła, czyli co to było? Kyoto. No i ja nakładam Kyoto. Generalnie wszystkie te kolorki są bardzo ładne, takie przyjazne właśnie. Są tak samo użytkowe jak ta paleta z Kobo. Natomiast mnie woła ten, więc nakładam Kyoto, czyli ten najbardziej taki różowy. Tak, i na ustach on daje też taki różowy, taki różowo-morelowy, coś takiego. Bardzo przyjemny dzienniaczek. No i moi drodzy, tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Makijaż wygląda tak. Wydaje mi się, że bardzo użytkowy, dzienny, znaczy nie wiem, no dla mnie dzienny, ale to jak już uważacie. Ale taki chyba bardzo praktyczny, tak myślę. Jeśli chodzi o paletę, no bo ona tutaj, wiecie, grała pierwsze skrzypce i odwieczne pytanie, polecam, nie polecam? Tak, jak najbardziej. Paletka podoba mi się bardzo z kilku powodów. Po pierwsze, jest wysoce użytkowa, bo macie cienie, coś do brwi i makijaż twarzy. Więc można sobie tutaj różne kombinacje porobić. Po drugie, dobór kolorów, bardzo praktyczny, coś dziennego, coś mocniejszego można same maty, mamy dwie błyskotki, jeśli chcemy tylko możemy je nałożyć na powieki, więc wiecie, kombinacji też jest dużo. Poza tym paleta tak estetycznie też fajnie wygląda, jest dobrze przemyślana, no i wreszcie jakość tych cieni i w ogóle pozostałych produktów też. Wszystko jest bardzo mięciutkie, takie wiecie, poddatne, takie niemalże atłasowe. Tak jak widzieliście, nie było problemów z żadnym rozcieraniem, po prostu te pędzelki aż suną po skórze, więc pod względem jakości też super, czyli krótko mówiąc, jeśli ją gdzieś spotkacie, a jeszcze będzie w wyprzedaży i tak się będziecie głowić, warto, nie warto, moim zdaniem jak najbardziej warto. Bardzo fajna, praktyczna, użytkowa paleta. Paleta dla wszystkich. O. Więc na jak najbardziej na tak. Moi drodzy, chciałabym Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia. Powrotu do zwykłych, codziennych czynności, do takiego normalnego życia. Jak to powiedział bohater jednej z pięknych powieści, proste życie wcale nie jest takie złe, szczególnie w obliczu tego, co się dzieje. Więc życzę Wam powrotu do normalności. Obyście byli zdrowi, obyście byli szczęśliwi. No i życzę Wam tego, czego sami byście dla siebie chcieli. Więc kochani, wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku, oby 2021 był zdecydowanie, zdecydowanie lepszy dla Was i w ogóle dla nas wszystkich niż ten, który właśnie mija. Buziaki, do zobaczenia, pa!